Zgromadzenie Ogólne ONZ w Katowicach od 3 do 5 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zorganizowano pierwszą edycję Model United Nations, czyli symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, w których biorą udział licealiści i studenci. My staramy się połączyć zarówno walory zabawy, jak i faktycznej symulacji. Mamy tutaj do czynienia z osobami bardzo młodymi, 16, 17, 18 lat. Mamy oczywiście kilku studentów i oni muszą się wcielać w osoby, które na co dzień mierzą się z największymi problemami współczesnego świata w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. My, jako organizatorzy, staramy się zapewnić jak najbardziej wiarygodne odzwierciedlenie tego, co tak naprawdę dzieje się w siedzibie ONZ-u. Z tego względu wszystkie formuły oficjalne, cały proces poddawania wszystkiego głosowaniu oraz oficjalne formy wypowiedzi, wszystko to jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w ONZ-cie. Od początku do końca młodzież tylko i wyłącznie organizuje całe to wydarzenie. Byli na kilku tego rodzaju imprezach w kraju w minionych miesiącach i byli pod wrażeniem, że coś takiego młodzież potrafi zorganizować i wyszli z tym pomysłem parę miesięcy temu, żeby również zrobić Model United Nations, czyli mini obrady ONZ w Katowicach. I własnymi siłami, tak jak powiedziałam, od początku do końca zorganizowali to, wynajęli, zajęli się organizacją, zaproszeniem wszystkich delegatów ze szkół polskich i nie tylko polskie, bo są tutaj też delegaci z zagranicy, znaczy młodzież reprezentująca inne różne kraje, która przyjechała z zagranicy. Także naprawdę ogromne wyrazy uznania z mojej szkoły, ze strony mojej i ze strony nauczycieli mojej szkoły, grona całego mojej szkoły, jak młodzież udźwignęła ciężar tak ogromnej imprezy. Symulacja dotyczyła bieżących zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych. Na każdej edycji takich obrad, tego tak zwanych MUN-ów, poruszane są inne tematy. Tematy dominujące na tej edycji, czyli właśnie KatMUN, Katowice Model United Nations, to są zagrożenia internetu, tych ciemnych stron internetu, zrównoważony rozwój, jak również szacunek, czy walczenie z dyskryminacją ludzi o innych orientacjach seksualnych. A problem numer jeden, który dominował teraz całą poranną sesję, to kryzys związany z uchodźcami. To jest zgromadzenie ogólne, w którym mówimy o tym, że ISIS walczy z różnymi krajami. Stały się rzeczy, do których tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że się staną. To jest wydarzenie, które jest realizowane w 100% spontanicznie przez naszych delegatów, to oni decydują o biegu tego wydarzenia. Uważam, że to jest bardzo rozwijające, pomaga nam się wypowiadać po angielsku, płynnie i współpracować z innymi ludźmi. I musimy sobie radzić ze stresem, bardzo szybko podejmować nowe decyzje i tworzyć rozwiązania. Dzisiaj pracowaliśmy nad kryzysem, czyli sytuacją nagłą, pilną do rozwiązania w United Nations. Było dużo chaosu, było dużo dobrych pomysłów, ale wszystko skończyło się dobrze. Mieliśmy rezolucję, przegłosowaliśmy, może rozwiązać problem. W każdym razie terroryści zaatakowali wszystkie kraje, największe potęgi się pokłóciły. Było dużo emocji. Organizatorem katowickiej edycji MUN było III Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza.